byłem przeciwnikiem kamienowania Jana Pawła II, kiedy jeszcze żył i kiedy stawiano mu te kolejne, bardziej lub mniej przypominające papieża pomniki czy obeliski. Nie jestem przeciwnikiem przewracania pomników. Jestem w 100% za tym, żeby obalić pomnik księdza Machulskiego czy księdza Jankowskiego. Ale byłbym przeciwny przewracaniu pomnika Jana XXIII we Wrocławiu, albo też pomnika prymasa Wyszyńskiego przed warszawskimi wizytkami. Nikomu nic złego ci ludzie nie zrobili, więc czcić kogoś, kto był oprawcą, a czcić kogoś, kto był człowiekiem podobnym do nas, ale był dla bardzo wielu z nas autorytetem. Pan dobrze wie, że nie ma pośród nas ludzi doskonałych. Pan Frasyniuk wspominał Lecha Wałęsę. Lech Wałęsa ma bardzo wielu zwolenników, ale ma również wielu przeciwników, którzy wyciągają mu jakieś tam drzazgi, jakieś tam pyłki strząchają z jego klapy. Podobnie było z premierem Mazowieckim, podobnie było z profesorem Bartoszewskim. My mamy już jako Polacy taką umiejętność, że jak się ktoś bardziej wychyli, to go spróbujemy ściągnąć do naszego poziomu, a nasz poziom nie jest niestety najwyższy. W Kościele jest podobnie. Jan Paweł II dla mnie świętym był, co nie znaczy, że był bez skazy. Zrobił w Kościele bardzo wiele, co nie znaczy, że zrobił wszystko, co było do zrobienia. Uważam, że piętą achillesową Jana Pawła II była polityka personalna. Mianował biskupami wielu ludzi, którzy biskupami być nie powinni, czego dowiedli później swoimi wyczynami, choćby właśnie nuncjusz Wesołowski, arcybiskup Pet czy biskup Hozer. To są ludzie, którzy pokazali swoją działalnością potem, że ta decyzja o ich wyniesieniu na szczyty Kościoła to nie była najtrafniejsza decyzja. Mamy również urzędy watykańskie kardynała Sodano, mamy kardynała Re, mamy kardynała Ratzingera, którzy pokazali, że ich działania pozostawiły wiele do życzenia. To nie znaczy, że oni byli niewłaściwymi ludźmi, ale jeżeli ktoś się na jakimś stanowisku nie sprawdza, to warto się nad tym zastanowić, warto może kogoś innego na to miejsce poszukać. Warto problemy, które są w Kościele, rozwiązywać odpowiadając na znaki czasu. To jest takie słynne zawołanie Soboru Watykańskiego II. Odczytujmy znaki czasu i odpowiadajmy na nie. Świat się zmienia i Kościół też powinien za tymi zmianami nadążać.